Opady śniegu z deszczem, chłód i nocne przymrozki, jak dotąd wiosna, wciąż przegrywa z zimą. Sprawdźmy, czy jest szansa na poprawę pogody. Magda Meryń, witam i zapraszam na szczegółową prognozę. W obrębie naszego regionu trwa znacząca przebudowa pola barycznego. Od południa rozbudowuje się niewielki wyż znad Francji. To jemu zawdzięczamy dzisiejsze rozpogodzenia, ale pozostajemy jeszcze w dość chłodnej, wilgotnej masie powietrza napływającego z północnego zachodu. Natomiast jutro, w godzinach popołudniowych, nad polskie wybrzeże dotrze kolejna zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym. Znajdziemy się zatem pomiędzy wyżem znad Bałkanów, a niżem znad Skandynawii, ale w cieplejszej masie atlantyckiego powietrza. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, bez opadów. Temperatura minimalna od 0 do 3 stopni. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1017 hektopaskali i wolno spada. Piątek okaże się pochmurny, zachmurzenie duże do całkowitego, późnym popołudniem na północy regionu miejscami słabo popada deszcz. Na termometrach od 8 do 10 stopni, ale odczucie temperatury obniżą silniejsze podmuchy wiatru, podobnie jak w nocy do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Gdańsku wyniesie 1012 hektopaskali i jeszcze nieco spadnie. Na Bałtyku spodziewany jest sztorm, południowo-zachodni wiatr, nocą do 8, a w ciągu dnia do 9 stopni w skali Beauforta, stan morza 4 do 5. Dziękuję za to spotkanie. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.